Pozostajemy w sferze edukacji, bo teraz o sukcesie młodych informatyków. Pierwsze miejsce w Europie Środkowej w programowaniu zespołowym. Jakub Pachocki i Wojciech Śmietanka to absolwenci trzeciego Liceum Marynarki Wojennej w Gdyni. Broniąc w Pradze kolejnego tytułu informatycznych mistrzów, pokazali, że Polska może być informatyczną potęgą. Kuba i Wojtek nikomu nie pozostawili tutaj złudzeń. Z Pragi przywieźli kolejny tytuł mistrzów w programowaniu zespołowym. Teraz przygotowują się do następnych konkursów. We wtorek za swoje sukcesy otrzymali stypendium. To są doświadczeni zawodnicy ze wszelkiego rodzaju konkursów. To jest ich zaleta. To jest także ich wadą, dlatego że oni są świadomi tego, że są faworytami. Faworyt zawsze ma ciężej, bo wszyscy czekają, żeby się potknął. Tym razem żadnego potknięcia nie było. Kilkadziesiąt godzin przed komputerami, a w finale 7 godzin bez przerwy. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie żarówka. Zebrali komplet. Pełen sukces. Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj praktyka. Informatyka, algorytmika może być naprawdę pasjonująca i że tam są ciekawe problemy, których rozwiązywanie sprawia mi radość. Wszystko, jak mówią, zaczęło się tu, w gdyńskim liceum imienia Marynarki Wojennej, od jednego z nauczycieli informatyki. No naprawdę od inspiracji i zaangażowania ze strony pana Szubartowskiego właściwie zaczęła się nasza przygoda z informatyką. Teraz studiują na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski miał 4 zespoły, ale były to zespoły, gdzie uczestnicy pochodzili z różnych miejsc Polski. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj Gdynia, Liceum Marynarki Wojennej. 4 uczestników było właśnie stamtąd. Od karnego 1 do N. Już upominają się o nich największe firmy informatyczne, takie jak Facebook czy Google. Zastanawiam się nad wyjazdem za granicę i pracą na przykład dla Google'a w Zurychu. Ich sukcesy zostały dostrzeżone na całym świecie. Dlatego przyszłoroczne akademickie Mistrzostwa Świata w programowaniu zespołowym odbędą się właśnie w Polsce. Dla Panoramy Fryderyk Potoczek.